Hej, nie oszukujmy się, cyrylica dla wielu jest okropnie wielką przeszkodą w nauce języka rosyjskiego. Problematyczna w niej jest nie tylko wymowa, ale również zapis. Tym bardziej zapis ręczny. Z tego też właśnie powodu dziś chciałbym Wam przedstawić to, jak poprawnie pisać cyrylicą. Albo dokładniej, jak poprawnie pisać poszczególne litery cyrylicą. Jeśli nie znasz jeszcze cyrylicy, a chcesz się uczyć języka rosyjskiego lub innego wschodniosłowiańskiego języka, to obowiązkowo sprawdź ten film. Jeśli znasz Cyrillicę i potrafisz ją pisać, to możesz sprawdzić ten, żeby dowiedzieć się, jak pisać Cyrillicą na komputerze. Jeśli nie wiecie, nazywam się Paweł i prowadzę kanał Ruski na Luzie, gdzie staram się Wam przybliżyć język rosyjski, rosyjską kulturę czy historię. Rosji czy Związku Radzieckiego. Jeśli film Was zainteresuje albo znajdziecie w nim coś nowego, czego jeszcze nie wiedzieliście, to obowiązkowo zostawcie subskrypcję, lajka oraz wesprzecie mnie na Tipli. Link do niego znajdziecie w opisie. A teraz przejdziemy do tego, jak ręcznie pisać Cyrillicą. I tak więc, jak wszyscy bardzo dobrze wiecie, cyrylicę zaczynamy od litery A, która w języku rosyjskim za bardzo nie różni się od tego, co mamy w języku polskim. Warto zwrócić szczególną uwagę na to, że pisząc wielkie, jak i małe A, u podstawy robimy takiego swego rodzaju haczyki, które służą do łączenia litery A lub innych liter z innymi literami. Poza tym A za bardzo nie różni się od tego, co mamy w polskim. Następna litera to oczywiście litera B, która przypomina troszeczkę literę T z takim dodanym brzuszkiem na dole. Mowa tutaj oczywiście o wielkiej literze. Mała litera B przypomina bardziej jakąś nutę. I nie wiem do czego można by ją porównać. Nuta to jakby jedyne pasujące porównanie dla mnie. Następna na naszej liście to oczywiście litera W. Która przypomina polską literę B I zasadniczo niczym za bardzo się nie różni Mowa oczywiście o wielkim wariancie Jeśli chodzi o mały wariant Należy zwrócić uwagę na to, że B ma podwójny brzuszek W języku polskim B ma brzuch tylko na dole A w rosyjskim B ma również brzuch na górze Jeśli można tak powiedzieć Dalej mamy literę G która w wielkim wariancie przypomina literę T. W małej wersji przypomina, nie wiem, może literę Z? Troszeczkę taką wykrzywioną literę Z. Następna litera to litera D, która w wersji drukowanej kompletnie przypina polskie litery D, jednak w wersji pisanej wygląda identycznie. Za to mała litera D przypomina polskie G. I zasadniczo wygląda tak samo, tak samo się opisze. Dalej jest litera E, je, która wygląda jak polskie E. Z kolei litera J to po prostu jest z dwoma kropkami na górze. W tych dwóch literach nie ma za dużej filozofii, jednak następna sparza bardzo dużo problemów osobom, które uczą się cyrylicy. Mowa tutaj oczywiście o literze R. Wiem, że spora część osób, która uczy się języka rosyjskiego, Piszę je w sposób drukowany, jednak nie jest to zbyt poprawne. Poprawnie pisze się o tak jak na filmie. Czyli tutaj będziecie oglądać w spowolnionym tempie. Piszemy jakby odwrócone C. Potem od dołu ciągniemy jakby krzywę Z. I kończymy C. Czyli jeszcze raz odwrócone C, Krzywe Z i C. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój monolog. Litera Z. Tak jak to jest na TikToku, wygląda praktycznie tak samo jak 3. Mowa oczywiście o wersji wielkiej. Mała wersja tej litery wygląda jak 3, ale z taką fajką jak J albo I. Y. Dalej mamy literę I, która wygląda identycznie jak polska litera U. Nie ma tu żadnej filozofii. To jest po prostu U, tylko po I. To samo jest z i kratkę, czyli U z ptaszkiem na górze. Dalej mamy literę K albo Bukwę K. Osobiście nie widzę żadnej różnicy między polskim K a rosyjskim K. Chociaż nie, jest różnica w małej literze K. Rzeczywiście w polskim K ciągniemy do końca jakby linii na samą górę. Jest ona wielkości wielkiej litery, a w języku rosyjskim K jest zawsze jakby malutkie. Idąc dalej mamy literę L która wygląda jak A, tylko bez poziomej linii. I tak jak mówiłem, przy literze A zwracajcie uwagę na te haczyki na dole. Następna litera, czyli M, wygląda jak złączone ze sobą dwie litery L. Może ktoś tak pisze M w języku polskim, jednak się nie spotkałem z czymś takim. Następnie mamy literę N, która przypomina literę H, jednak pisze się o troszeczkę inaczej, tak jak na filmie. I litera O wygląda jak litera O. Wielka litera P w cyrylicy przypomina Pi, wygląda praktycznie tak samo. Mała litera przypomina łacińskie N. Następnie mamy literę R, która wygląda identycznie jak P. Następna litera S jest bardzo prosta, wygląda jak litera C. Wielka litera T wygląda jak P, tylko z dodatkową linią. Z kolei mała litera T wygląda jak M. Następna jest litera U. I naprawdę nie wiem do czego porównać wielką literę, ale mała litera wygląda identycznie jak I. Y. Zapis wielkiej litery trzeba niestety wyuczyć. Wielką literę F piszemy jak dziewiątkę z dodatkowym brzuszkiem po drugiej stronie. Mała litera wygląda praktycznie tak samo. Następnie litera H, która również wygląda tak samo w wersji małej jak i dużej, przypomina po prostu X. Jednak piszemy ją jak dwie odwrócone do siebie litery C. Będąc w temacie litery C, następna jest właśnie litera C. W wersji wielkiej jak i małej przypomina ona literę I, albo polską literę U. Z dodatkowym ogonkiem na końcu. Następna litera to cie I trudno mi jest miło opisać słowami. Wygląda on trochę jak odwrócony symbol mikro. Litera Sza dla wielu może przypnąć literę M. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że zaczynamy opisywać od góry. Literę M w języku rosyjskim w cyrylicy, zaczynamy pisać od dołu. Więc zwracajcie na to uwagę, i gdy piszecie literę Sza albo literę Sia, którą widzicie teraz na ekranie. Wygląda ona identycznie jak Sza, po prostu ma ogonek. A teraz będzie znienawidzony przez wszystkich twardy znak oraz miękki znak, pomiędzy którymi będzie stało I. Y. Twardy znak przypomina literę B. Z kolei litera E y wygląda jak litera B. Z otwartym brzuszkiem połączone z literą I. A miękki znak wygląda jak twardy znak, tylko bez daszka z przodu. Dajcie znać w komentarzach, czy moje porównanie do języka polskiego Wam pomagają. Jestem szalenie ciekaw. W międzyczasie na ekranie pojawiła się litera E, która troszeczkę przypomina symbol euro odwrócony w drugą stronę. Dalej mamy literę U, którą zaczynamy pisać jak N, jednak zamiast drugiej pionowej kreski piszemy po prostu O i wychodzi nam U. Następną literą będzie litera JA, która moim zdaniem jest jedną z najciekawszych liter w cyrylicy. Najfajniej się upisze. Jeśli chodzi o wygląd, przypomina ona trochę mm, symbol Polski Walczącej, odwrócony w drugą stronę. Podobnie jak przy literze A, zwracajcie uwagę na haczyki na dole. I na koniec macie bonus, czyli pokaz tego, jak łączyć litery mm, pisane odręcznie cyrylicą. Pierwsze słowo to ARBUS, który... No, jest arbuzem. Widzicie, że wszystkie litery są ze sobą połączone, co polecam Wam robić, jeśli zaczynacie naukę. Yy, bardzo duża ilość nauczycieli wymaga, żeby łączyć litery na samym początku, chociaż no, później będzie to zależeć tylko od Was, czy łączycie te litery, czy nie. Następne słowo to jasik. Zaczynając z mojej ulubionej litery, możecie zobaczyć, w jaki sposób je się łączy i dlaczego ważne, jest te... ważne są te haczyki. Jasik, po rosyjsku, jeśli ktoś nie wie, to szuflada. Następnym słowem jest Polska, czyli Polsza. A jak już dotrwaliście do tego momentu filmu, to pamiętajcie o tym, żeby tak. zostawić subskrypcję. Wiem, że ponad 70% osób, które oglądają moje filmy, ogląda mnie bez subskrypcji. Tak więc zasubskrybujcie mnie, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A pisząc słowo Polska, czyli Polsza, pamiętajcie o tym, że po L stoi znak miękki. Bo fun fact, jeśli nie dacie miękkiego znaku, to nie będziecie pisać po rosyjsku, a po bułgarsku. No tak się składa, że język bułgarski jest bardzo podobny do języka rosyjskiego. O wiele bardziej niż białoruski czy ukraiński. Następne słowo to Rosja, czyli Rosja. Pisane oczywiście przez 2s. To było na tyle, dzięki za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka i subskrypcję oraz wysłuchajcie mnie na Tipli. Jeśli interesuje Was temat języka rosyjskiego, to sprawdźcie ten film, a jeśli interesuje Was historia lub kultura, to ten. Do następnego.